Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan i Kocia Planeta. Witajcie na komiksowej nawijce, gdzie nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni, rysujemy komiksy i w ogóle robimy wiele rzeczy związanych z komiksami. A dzisiaj dla odmiany trochę nawiniemy sobie o ostatnich moich zakupach komiksowych. Pomyślałem, że nie będę robił jakichś, wiecie, szybkich, błyskawicznych unboxingów i tak dalej, bo nie wszystkie te bydlęta, na przykład czasami omnibusy, które kupuję, to od razu nawet mam ochotę otwierać, z tego względu, że przeczytać ich zupełnie niepodobna w krótkim czasie, więc muszę to jakoś ustawiać sobie w kolejce. Część stoi na półce, a tymczasem uzupełniam moją kolekcję również ostatnio o sporo zeszytów, znaczy sporo, no trochę zeszytów, trochę jakichś tam innych wydań, więc dlaczego nie rzucić sobie okiem? Może kogoś z Was zainspiruje to do własnych poszukiwań. Ja mam tak, słuchajcie, że mam czasami zajawkę, to jadę z zeszytami, potem mi się zmienia, jadę z omnibusami, a potem nagle nabieram ochotę na epiki i sprawdzam, albo na jakieś inne jeszcze wydania specjalne, a potem na jakieś stare gazety, a to jeszcze coś, więc akurat ostatnio mam fazę trochę na X-Men, zaraz zobaczycie. Jedziemy po kolei. Zaczynamy od tego Bad Boya. To jest oczywiście 10 numer serii, tej pierwszej serii X-Men Adjectiveless, na wzór Adjectiveless, czyli bezprzymiotnikowej serii Spider-Man Todda McFarlana. To było oczywiście zapoczątkowane przez Jima Lee i to jest jego, wydaje mi się, łabędzi śpiew. Nie jestem pewien, czy po nim wyszedł jeszcze jeden numer 11, chyba tak, z tą okładką Wolverina wysuwającego szpony, taką trochę sztywną, ale niemniej jednak to już jest jeden z ostatnich numerów, on się też u nas ukazał, chyba w całości, tylko bez tej okładki. No i to jak mówię, nachodzi mnie trochę na takie wspominkowanie zeszytowe. Ja wiem, że to wszystko już powychodziło gdzieś w jakichś omnibusach czy epikach, ale nie ma to jak spojrzeć na te oryginalne okładki, podelektować się trochę starym smakiem tych zeszytówek. I jeszcze jedno Wam powiem, co fajne jest w tych zeszytówkach, czego nie ma w dzisiejszych epikach i to jest jeden z powodów, czy omnibusach, czy w ogóle w nowych wydaniach tych wydawanych z reguły na kredowym papierze. Ta farba drukarska wsiąka w inny sposób. Jak sobie spojrzycie na omnibusy, to nawet jeśli kolory zostaną zachowane w taki bardzo oryginalny sposób i nie ma tam za bardzo tweakowania przez tych nowoczesnych artystów czy korektorów, to i tak ta farba, mimo że odcienie będą podobne w intencji, to i tak ta farba zostanie na kredowym papierze. Ona będzie bardzo taka, oddawała ten cały blask, będzie bardzo nasycona. Natomiast tutaj w tych starych zeszytach ta farba wsiąka, i to całkiem moim zdaniem inaczej wygląda, dla mojego oka o wiele przyjemniej. No ale to dlatego, że ja się na tych komiksach wychowałem i absolutnie jestem biased, co nie znaczy, że omnibusów nie lubię. Też je doceniam, bo to jest też bardzo fajny nośnik. W ogóle wszystkie nośniki komiksowe są fajne. Nigdy mi nie przychodzi do głowy, żeby upierać się przy jednej formie, że o, ja to tylko zeszyty, albo ja to tylko omnibusy, a ja to tylko epiki, a ja to tylko tam coś tam. Nie, myślę, że tutaj jest każda forma, tak jak i każde wydawnictwo, oferuje całkiem wiele fajnych, interesujących rzeczy i chyba trochę bym przegapiał, gdybym upierał się tylko przy jednej. No ale dobra, bo międlę, a tymczasem borem lasem ucieka nam ten komiks. No to jest Jim Lee joined with a supporting cast i to jest ten supporting cast, to jest pewnie on po prostu zrobił layouty, bo mu się nawet nie chciało słuchać już Scotta Lobdella czy kogokolwiek innego na tym scenariuszu, tylko ziom moim zdaniem to wszystko naszkicował, zaplotował, a potem dopiero Lobdell dopisał dialogi. Ja bym sobie tak to wyobrażał, aczkolwiek poprawcie mnie, jeśli się mylę. Scott Williams na inkingu, to widać, to jest na dość takim Williamsowym poziomie utrzymany komiks, bo z tym bywało różnie, jak ster czasami przejmowali inni inkerzy w tej serii, już po numerze trzecim. Potem Bob Wiacek, Altstetter, którego znam trochę tam z nazwiska, ale nie za bardzo kojarzę z żadnym komiksem. No i Dan Panosian, taki imadżowy chłopiec, który przeszedł potem z nimi tworzyć te nowe, fajne komiksy w latach 90. Orzechowski na litteringu, co też wydaje mi się bardzo atrakcyjne. Ale czy na pewno? Tak mi się dziwne wydaje, bo tu jest niby Orzechowski, ale co ten Orzechowski robi? Czy to jest na pewno Orzechowskiego liternictwo? Nie wiem, słuchajcie. Wygląda mi ono trochę inaczej niż to, co widzieliśmy w tym, no chociażby w Uncanny X-Men, a potem w Spawnie. Dziwne. Ciekawie byłoby się dowiedzieć. A może po prostu to jakaś redakcja? No w każdym razie jest napisane Buchalis and Orzechowski. Może Orzechowski dawał tylko te rzeczy, te onomatopeje tutaj. Bo te same litery nie wyglądają jak Orzechowski. No patrzcie, pierwsza zagwozdka. Jak ktoś wie, to walcie jak w dym. No ale dobra, to jedziemy z koksem. I powiem Wam, że ten numer, ja go znam dobrze oczywiście, jako wychowanek TM Semik, ja go znam z wersji
semikowej. Z ciekawości sobie sprawdziłem, czy semik nie zapomniał o żadnej stronie i moja pamięć wzrokowa podpowiada mi, że nie. Aczkolwiek na końcu komiksu jest fajna historia Texa, Marka Texa Texeiry, której w tym semik nie było. Ale fajny Jim Lee wtedy był. Myślę, że on już był myślami przy tych komiksach z Image. Niemniej jednak tutaj dali pokaz. Myślę, że gdzieś tam ten numer akurat w przeciwieństwie do tego następnego, 11, tuszowanego chyba w całości przez Boba Wiacka, akurat wygląda całkiem na propsie. Dziwny profesor X, kolorysta, zapomniał mu pokolorować zęby. Widać tutaj pewne uproszczenia w porównaniu do tych pierwszych kilku numerów, kiedy Jim Lee chciał zabłysnąć koniecznie z Chrisem Claremontem. Sprzedali przecież kilka dobrych milionów tego pierwszego numeru. Tutaj widzę więcej close-upów takich na twarze, bardzo atrakcyjnych, bardzo w stylu Jima Lee i Scotta Williamsa, ale to już nie jest ten poziom detali i ten poziom takiej akcji. O, tutaj mamy jakieś powoli pojawiające się przykłady. Widać, że tu już gdzieś tam cięto te rogi i nawet zmniejszona ilość stron w tym wydaniu. Również moim zdaniem to sugeruje, aczkolwiek wygląda to wszystko całkiem spoko. Ładnie też wydrukowane, fajnie, że wtedy już Marvel na szczęście się ogarnął i nie serwował nam tych takich zeszytów, w których dzisiaj serce się łamie, jak się widzi kreskę Todda McFarlana, tą w The Amazing Spider-Man, czasami zbuczerowaną zupełnie, także całkiem spoko. No, bardzo mało mamy tutaj takich shotów, które kiedyś były bardzo, znaczy kiedyś w tej serii, kilka numerów temu były bardzo charakterystyczne dla każdej strony rysowanej przez Jima Lee. Tu jest bardzo dużo twarzy, zobaczcie, to nie jest przez przypadek, to jest tutaj cień. To jest dlatego, że po prostu trochę próbowano moim zdaniem zyskać tutaj czas. No ale takie były wtedy klimaty, że oni wszyscy już prawdopodobnie jedną nogą gdzieś tam myśleli o własnych biznesach albo o innych seriach. Kontrakty też moim zdaniem wtedy się zawiązywało na dość krótko. Todd McFarlane wytrzymał 15 numerów przy Spider-Manie, Jim Lee wytrzymał 11 w X-Men i to jeszcze takich nie do końca całkiem narysowanych, a potem przeszli do Image, czyli no, musiało to być nie na wieki. Nie? Last Stand by and Maverick featuring Mark Tex Texeira. Texeira zawsze na propsie, chociaż ja nie jestem jakimś jego wielkim, wielkim miłośnikiem i nie zabijam się za jego rysunki, to jednak on zawsze ma fajny klimat. Podobał mi się jego komiks Sabretoothem bardzo, który niedawno sobie też tutaj zrobiliśmy na jednej z nawijek. Tutaj niektóre kadry do mnie przemawiają, na przykład ten, bo jest fajne kreskowanie. Jak Texeirze się chciało, to potrafił pojechać po bandzie. Za to ten Maverick tutaj no, wygląda trochę generycznie moim zdaniem. Może taki short story, jakaś... Wydaje mi się, że potem ten Maverick pojawił się we własnej serii w połowie lat 90. Mniej więcej w tym czasie, kiedy królowało Heroes Reborn w Marvelu. Coś mi się kojarzy, że ten ziom też tam jakiś czas wychodził. Ale już rysowany nie przez tę serię, tylko przez jakiegoś innego rysownika. Tutaj trochę ta noga jest trochę nie w punkt, ale to bardzo łatwo pomylić przy takiej perspektywie. To jest perspektywa, która idzie tak, tak i potem trochę do góry. Gdzieś tam punkt zborny jest na dole, ona się rozchodzi trochę i stopy w takiej perspektywie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Wiecie, kto był bardzo dobry w rysowaniu takich nóg właśnie w tym? Na przykład jak sobie otworzycie komiks Namor Johna Byrna, to tam w ogóle John Byrne jest mistrzem perspektywy i casualowych scen przedstawianych w bardzo fancy perspektywach. Komiksy takie jak Wonder Woman czy Namor wręcz pękają w szwach od wzorcowego robienia nóg, które tu Texeirze moim zdaniem, jakkolwiek rysunek jest bardzo czadowy, to jak będziecie długo patrzeć na ten rysunek, to prawdopodobnie zdacie sobie sprawę, że ta jedna noga jest trochę off. No ale słuchajcie, ile razy ja zrobiłem taką nogę, albo jedną i drugą off, to już nie pomnę. To jest bardzo trudno, zajęło mi wiele lat zdanie sobie nawet sprawy z tego, że czego nie wiedziałem, a i nadal wielu rzeczy człowiek nie wie. I nadal zdarzają się tutaj, moim zdaniem, najczęściej również mnie potknięcia, bo to jest bardzo trudno zrobić. Takie właśnie nogi w perspektywie. I po naukę polecam właśnie Johna Byrna, Namor albo Wonder Woman, albo Next Man. Tam jest dużo takich bardzo shotów niesamowitych z góry, z jakiegoś boku i wszystko jest pokrzyżowane. To nie są proste perspektywy. To są perspektywy takie, które, w których żadna linia nie idzie całkiem prosto. Więc to bardzo, bardzo można sobie tam obczaić, jeśli jesteście zainteresowani. No, ale tutaj tekst daje czadu. Myślę, że fajnie. Nawet dla tej krótkiej opowieści Texa warto było zaopatrzyć się w ten numer w oryginale. Nie znałem jej wcześniej. Nie wiem, czy jest reprintowana w jakimś omnibusie. Przyznam Wam szczerze, że poluję na tego omnibusa i X-Men by Jim Lee, ale nie ma teraz jakichś reprintów. Nie wiem. Przegapiłem jakiś czas temu i choć w łeb sobie strzel.
No dobra, jedziemy dalej z Coxem. Następny X-Men, numer 13 tym razem. I tu właśnie Jim Lee już odszedł. Nie pamiętam, kto rysował numer 12, musiałbym sprawdzić, ale okładka to jest chyba jakiś Art Tibbert albo ktoś taki. On chyba rysuje też w środku. Trochę mi to trąci Brandonem Petersonem, ale taka sztywność postaci wskazywałaby raczej na Tiberta. Pisze się Tibbert, ten sam ziom, który tuszował Dana Jurgensa w Adventures of Superman, na przykład w Batmanie nad Metropolis i w wielu innych opowieściach. No myślę, że tutaj na pewno ten vibe, który Tibbert próbuje oddać, to jest czysty Jim Lee. Tutaj jest napisane Fabian Nicieza, oczywiście writer, on tam, czego on tam nie pisał wtedy w tych czasach. Potem Art Tibbert artist i Dan Panosian art assist. No to art assist, czyli czytaj, że trochę mu tam inkował, bo to taki jest trochę studio job. I to myślę, że to było bardzo w klimatach, no Jim Lee odszedł, nie było za bardzo jeszcze wiadomo, co się stanie z nimi wtedy, pewnie, nie wiem, czy już wtedy ogłosili, że robią Image, czy to trochę zajęło czasu. Wiem, że McFarlane, jak zostawił Spidermana, to zrobił sobie przez rok urlopu, więc to nie było tak od razu, to było, to jest rok 92 już, oktober, no to słuchajcie, to ja tutaj odleciałem trochę. Bo przecież w maju 1992 ukazał się pierwszy numer Spawna. Więc to ten X-Men, to ja sobie w tej chwili uświadamiam, że to trochę było później niż Spider-Man McFarlana. No tak, bo Spider-Man McFarlana prawdopodobnie parę miesięcy wcześniej się skończył ukazywać niż run Jima Lee w takim razie. No, cały czas człowiek się zdaje sprawę z czegoś nowego. Ja jakoś sobie zawsze w głowie miałem, że te dwa rany, to nowe X-Men ówczesne z lat 90. i ten Adjectiveless Spider-Man to były jakieś równoległe rzeczy, ale wydaje mi się, że McFarlane był tam pierwszy. Może gdyby McFarlane był później niż ten pierwszy numer X-Men, no to też sprzedałby więcej kopii. Bo tam była dość duża rozbieżność między tym, ile kopii Spidermana sprzedano, a potem Jim Lee osiągnął jakiś niebotyczny rekord, tam parę razy więcej tego sprzedano. Myślę, że to była po prostu zasługa tego, że ten hype się ciągle nadbudowywał i Jimowi Lee się po prostu trafiło, że był po McFarlanie i B, że był na X-Men, który wtedy był bardziej hot komiksem jeszcze w latach 90. wczesnych. Tutaj, ale słuchajcie, ja tak tu międlę i narzekam trochę, ale mi się to podoba. Zabijcie mnie, ale ja fajnie lubię tutaj obserwować te rastry tutaj. Myślę, że Tibbert jest też takim prekursorem trochę tego inkingu, takiego a la Scott Williams. Ja bym się nie zdziwił, on trochę się wydaje epigonem, bo my go obserwujemy przez pryzmat takiego tuszowania tych chłopców z Image, potem trochę on tuszował Marka Bagleya w Ultimate Spider-Man i tak dalej, różnych ziomów, Carlosa Paycheckow w X-Men. Obijał się tu i ówdzie jako tam taki trochę inker do wynajęcia, a tymczasem Borem Lasem, kto wie, czy on nie był prekursorem tego inkingu takiego ostrego przed Scottem Williamsem. Trzeba by tam, ja ciągle już to raz mówiłem, ale ja muszę to sprawdzić. Ja tego tak nie zostawię. Ja sobie tak sprawdzę nawet z ciekawości, kiedy on zaczął tak tuszować i czy to było równolegle, czy przed, czy po Scottie Williamsie, bo ja bym tu, ten Tibbert to był taki atrakcyjny i dziwny inker już za czasów Supermana w TM Semic. No a przecież Superman z TM Semic to był przełom 89-90, te wszystkie historie, więc to też było dosyć równolegle z tymi historiami Jima Lee i Scotta Williamsa, więc kto wie, kto tam kogo małpował tak do końca. Musiałem się temu przyjrzeć, nie mam gotowych odpowiedzi, ale pytanie jak najbardziej jest valid. Nie znam zupełnie tej historii. Tutaj już bardziej widzę Orzechowskiego. To jest na bank Orzechowski. To możecie mnie skazać zaraz, jeszcze sobie sprawdzę. No patrzcie, kolorist Lois Buchalis. I nie, letter Lois Buchalis. A wygląda jak Orzechowski tutaj. Akurat ta strona. To jest, wiecie co? Ja myślę, że tu Orzechowski trochę gostował, bo jak sobie porównacie, zbliżcie sobie teraz, zapauzujcie sobie to wideo. I nie wytnę tego, bo wydaje mi się, że wiem, co mówię. To jest strona nieliterowana przez Orzechowskiego i ja miałem z tym beef w tym poprzednim numerze, że był Orzechowski, a nie wyglądał. Ale to jest Orzechowski na bank. Albo przynajmniej ten Buchalis dobrze naśladujący Orzechowskiego. Także chyba jeszcze jestem sane, zdrowy psychicznie. I tutaj też widzę Orzechowskiego na tych stronach, jakiegoś ghostującego, tak by mi się wydawało. Natomiast tu jest inny ziom, tak, i tego nie ma, to nie jest to napisane, ale kurczę, dam sobie i postawić piwo, jeżeli tutaj dobrze czuję, że chyba obaj gdzieś tam się udzielali. No ale kto wie jak było, może po prostu jakiś tam
Jeszcze co innego, aczkolwiek wydaje mi się, że oko mam dobre na tyle, że rozróżniam to, no bo tutaj ewidentnie widzę, że literki zostawia ktoś inny. Chętnie to przeczytam, słuchajcie, wiem, że to jest już nadir tego wszystkiego takiego najgorszego, co ci, którzy nie lubią lat 90. nie lubili w X-Men, ale ja do tego dzisiaj wracam ze słodyczą, wiecie. Ja lubię te klimaty po prostu z dzieciństwa i tyle. I będę na pewno sobie fajny w ogóle, nieznany mi numer, a taki atrakcyjnie narysowany. Ja nawet lubię tych naśladowców Jima Lee, no. Tak jak się czasami kaszankę lubi, no co ja poradzę, no nie będę się tłumaczył, że mam takie gusta, a nie inne. No tak mam, to jest zresztą starannie narysowane, fajnie poinkowane, no co z tego, że naśladuje? No każdy tam trochę kogoś naśladuje, czasami mamy takie okresy, kiedy coś tam przypomina to, co jest aktualnie na topie. No do mnie to przemawia, jako do dziecka lat 90. Dobra, jedziemy dalej z koksem, bo tu czas i pociągi nie czekają na nikogo, a my tu zaraz już będziemy mieli cały wieczór za sobą. No, trochę X-Menów kupiłem z tej serii, gdzie rysował Andy Kubert i tuszował Mark Pennington i inni. To się okazało w TM-Semig oczywiście, ta wyprawa do Rosji tych ziomów, ale to jest bardzo atrakcyjnie narysowane. Myślę, że ten Kubert to jest trochę jak dla mnie niedoceniony run w X-Men. Słyszę trochę czasami narzekania na kartunist Kayfabe na przykład, kiedy tam chłopaki zawsze mówią, że on naśladuje Jima Lee. Moim zdaniem nie jest aż tak źle. To jest jego własny ziom. I owszem, no są tu pozy takie, które trochę wskazywałyby na ten vibe trochę tak. I jest tu też Inker właśnie, ten Pennington i potem trochę innych też podobnych ziomów, którzy będą nadawać ten vibe. Ale ja myślę, że suma summarum tutaj Kubert daje fajnego czadu w tych numerach. Cieszę się, że sobie je zebrałem, bo nie wszystkie te okładki są w TM Semig. Na przykład tej nie było. Ta była, to jest numer 18. Nie mam jeszcze kompletu tego. Ale myślę, że zbiorę prędzej czy później. Zobacz, jaki fajny splash page z Omegą Red. Fajne, kurde, to też było chyba w TM Semig, ale nie pamiętam już super dobrze, zabijcie mnie. I jest też Epic z tym nowy, ale musiałbym teraz wydać niecałe 200 na niego i powiem wam, że jak już mam to w wydaniu TM Semig, chociaż chyba nie wszystko, bo część wywaliłem jak głupi, a poza tym mam większość już w numerach oryginalnych, to też mi się nie chce inwestować w to za bardzo. Poczekam, może aż być jakiś reprint albo jakiś omnibus z tym albo coś. Natomiast mnie to kręci, to jest bardzo fajny, aż zobaczę sobie, czy to jest na pewno ten Panosian, bo wydaje mi się, że to jest... Czy Pennington, zawsze mi się mylą, bo są pod... Słuchajcie, mylą mi się, bo tu jest i Pennington, i Panosian. Patrzcie, to jest zupełnie jeszcze inna ta, nie? Inna bajka. Obaj robią tusz, więc musielibyśmy się tu bawić w rozróżnianie, ale myślę, że wygląda to o tyle korzystnie, że widać, że czasu nie szczędzono na każdą stronę. Pamiętam, że ten komiks w TM Semig też zrobił na mnie duże wrażenie z tymi rysunkami. Tutaj rysunki Kuberta błyszczały bardzo. Bardzo fajna rzecz, bardzo na propsie. Mi się wydaje, że powinienem to trochę postudiować, żeby podkraść sobie jakieś komiksowe triki. Mimo tej chucpy a la Scott Williams, to tu moim zdaniem są fajne perły. I potem w Executioner's Song, zaraz, Executioner's Song była trochę prędzej. Wcześniej też w Executioner's Song Kubert będzie błyszczał tam, moim zdaniem. Tam on, Peterson to w ogóle mój tam nie dorasta do pięt. On tam bardzo sztywno rysował, natomiast Kubert tak. No i tutaj kolejny tom tej samej sagi, to jest też Kubert i też Pennington, Bob Wiacek, Panosian i nawet Al Williamson, no chyba Al Williamson, pages 17-22. Zobaczmy sobie tego Williamsona na samym końcu. Jestem ciekaw, jak on się tutaj pokaże. Williamson jest na propsie. Tak, jak się przyjrzycie nawet tutaj tym dłoniom tego zioma, to zobaczycie, że to jest Al Williamson. To jest bardzo podobny vibe do tego, co on oferował w Spider-Man 2099. Jak tuszował Ricka Leonardiego. Teraz się Omnibus ukazał, ale prawdę mówiąc, nie będę kupował całego Omnibusa, dlatego że mam tylko pierwszych kilkadziesiąt numerów, gdzie rysował Rick Leonardi, a potem te ziomy, które przyszły po nim, do mnie nie przemawiają, więc... Prędzej uzbieram 2, czy 3, czy 4 tam numery, które mi brakują do tego ranu Leonardiego i dam sobie spokój. No, ale tu od razu widać podobieństwo. Jak sobie zbliżycie to i macie w głowie ten inking a la Williamsona właśnie w tym Spider-Manie, no to tutaj jest bardzo podobnie. Fajnie, a Williamsona bardzo lubię, bo to jest ziom przecież naprawdę pamiętający stare czasy i absolutnie na propsie. Ale w ogóle myślę, że całe te komiksy są bardzo fajnie narysowane. Do mnie to przemawia i dlatego sobie właśnie je kupiłem, żeby trochę wrócić do tych czasów. Ta okładka była też, zdaje mi się, 5,95 w tym Semig. I tutaj ostatni z tej serii. Tuszuje tu Mark Pennington tylko. No ale znowu Kubert. Nie jestem pewien, czy to się ukazało też.
Wydaje mi się, że tak, coś mi, moja pamięć nerwowo-wzrokowa, czy jak to się tam nazywa, pierwotna, daje mi do zrozumienia, że tak, że to, ta strona gdzieś mi się z tym Semik kojarzy, gdzieś mi się wryła. Fajne opowieści. Myślę, że to jest coś, co zapomniałem trochę z czasów TM Semik, a do czego chciałbym teraz wrócić. Także taki nostalgia trip, jak najbardziej na propsie. No, jakieś reklama kart czy coś. Myślę, że chciałbym wrócić do tego również w TM Semik i chyba gdzieś te numery właśnie z kimś się wymieniłem albo komuś oddałem, jeśli dobrze pamiętam. No trudno, takie życie. Fajna okładka też. Bardzo ładne kolory tu. Myślę, że production values były całkiem niezłe. Wtedy to jest rok 93. I bardzo przyjemnie mi się ogląda dzisiaj te komiksy. Mega na propsie. Dobra, dalej mamy Batmana. Detective Comics w zasadzie. O, Detective Comics. No i każdy, kto zna TM Semik, no to zna też tę historię. To jest historia z The Huntress. Batman 1194? 4, nie? Nie, czy 5? Holender, już zapomniałem. A, zabicie mnie. Chyba 94. Myślałem, że będę lepiej pamiętał. Graham Nolan, nie ma tu za bardzo o czym pisać do domu, ale kupiłem z sentymentu oryginały. Jakoś mi się trafiły przez Allegro przy okazji kupowania czegoś innego. Powiedziałem sobie, a dlaczego nie? Reklama Gantet's Tale, też świetna rzecz, bardzo dobra. Musimy ją sobie zrobić tu, bo omawiałem ją chyba przy okazji jednego tomu Byrna zbiorczego, ale myślę, że poświęcę mu osobną nawijkę, bo tam jest o czym pisać do domu. Tam jest świetny Byrne, świetny Niven też, bardzo fajna rzecz sci-fi. Ale całość ogólnie trzyma klimat. Ja lubię te Batmany z czasów pre-Nightfallowych. Widać, że to było nawet robione dosyć szybko, bo to jest late October, potem November, tam 650, 651, tam tuszował jeden z nich też Steve Mitchell, drugi to był chyba ten A Bullet for Bullock komiks, kulka dla Bulloka. Okładki niezbyt fajne, znaczy ta mi się zawsze podobała, nic dziwnego, że no wiadomo, wtedy myślę, że niewielu odwróciłoby od niej od razu wzrok, ale generalnie dzisiaj z punktu widzenia warsztatowego to ta twarz w ogóle tutaj Batmana nie działa, to jest jakaś kaplica w ogóle zupełnie ta okładka, nie wiem co to jest chyba Travis Charest, ale nie jestem pewien, on potem będzie rysował Wildcats, chociaż poprawcie mnie jeśli się mylę, bo nigdy tego dokładnie nie sprawdziłem, tak mi się po prostu wydaje, no tutaj ten Batman jest zupełnie poniżej wszelkiej krytyki. To jest coś, takie very amateurish look. Aż mnie to dziwi, że DC przyjęło taką okładkę. Jaka wtedy musiała być moda na tych ziomów z Image. To już był 92, że przepuszczano czasami takie kiksy. Ta prezentuje się całkiem dobrze, natomiast mimo, że trochę dziwna twarz Batmana, to jednak jest ona, powiedziałbym, nie budzi ona moich takich jakichś skojarzeń z czymś niezbyt udanym. To tylko kwestia stylu. Natomiast tu widać, że tutaj w ogóle nie bez powodu się też używa lusterka. Sorry, nie lusterka, tylko co chciałem powiedzieć, to pod słońce się patrzy, czy pod światło się odwraca oryginalną planszę, jak się robi rysunek. Bo tu widać, że jedno oko jest większe, twarz jest trochę krzywo, tutaj tak samo trochę ta Huntress. I to jest moim zdaniem brak tego, że rysownik nie obraca, nie patrzy pod światło. Pod światło widać to, że coś jest niesymetryczne, że coś nie działa z jednej strony. Wiecie, kto też nie patrzy pod światło? Mark Bagley. Mark Bagley, jak sobie go sprawdzicie, to on też czasami ma jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. A to się dzieje dlatego, że nie patrzymy pod światło. A my bardzo widzimy, mamy takie spojrzenie, które jest takie bardzo biased. Jak jesteśmy albo praworęczni, leworęczni, to ma tam związek z tym, jak mózg interpretuje to, co widzimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I my zawsze widzimy z jakiejś tam strony, nie? I dlatego jak odwrócimy planszę po prostu pod światło oryginalną, to widzimy od razu z drugiej strony i challenge'ujemy niejako naszą percepcję i wtedy możemy poprawić wiele rzeczy. I tutaj moim zdaniem tego albo tego nie zrobiono, albo się po prostu do tego nie dostosowano. Ale fajne takie nostalgia tripy jak najbardziej. Słuchajcie, ja nie jestem od tego, żeby to sobie od czasu do czasu poczytać. Dobra, tutaj nie widać co to jest. Poczekajcie, zmniejszę trochę, postawię światło trochę wyżej, bo tu już zaczyna się robić ciemno. To jest Deadblow. To jest, postaram się tak, o, Deadblow, widzicie? Nie wiem, czy będzie widać twarz tutaj. Tu powinna być też widoczna twarz zioma. Może jakoś, nie wiem. Bo jest to naprawdę mega ciemne, chromowane. I to jest numer pierwszy. Ja wam już mówiłem ostatnio, że ja się wkręcam powoli w te rzeczy. Bo to jest Jim Lee na początku, a potem Tim Sale. I sobie tak powoli dokupuję. No, ale to jest świetny Jim Lee. O wiele bardziej interesujący niż to, co widzieliśmy moim zdaniem w X-Men. Tu nawet podchodzi trochę pod Geoffa Darrowa ta kreska, taka bardzo niezaczerniana. Także mnie to interesuje, ja sobie będę to tak krok po kroczku gdzieś tam uzupełniam. Zamierzam, jak mi się nie uda w zeszytach, to zamierzam jakieś zbiorcze kupić, przynajmniej żeby mieć pełnego Tima Sale'a, bo tam naprawdę jest o czym pisać do domu.
Historia mnie za bardzo nie ciekawi, ale jak już widzę takie fajne rysunki, to myślę, że po prostu sobie to gdzieś tam do kawki zrobię. Fajna katedra, no zobaczcie, to jest czysty Jim Lee. Jak on też się musiał wtedy gdzieś tam odbijać od tego, co serwował razem ze Scottem Williamsem i mieć jakąś chucpę na to, żeby zrobić coś nowego. Ja to szanuję. Ja szanuję eksperyment w tych ziomach i to mi się podoba, jak to robili. Tutaj nie wiem, tutaj ktoś robił coś zupełnie dodatkowego. Tam były takie trochę krótkie te historie w tej serii Deathblow. Jim Lee nie rysował tam pewnych 22 stron z reguły. I to były takie ziomy, którym on tam, moim zdaniem, dawał szansę, żeby trochę pobłyszczeli. Trochę w stylu Texeiry, trochę jakby w stylu tych kolegów Willsa Portacio, których też tam on sprowadzał swego czasu w serii Wetworks. Zarazem ciekawe i nie za bardzo, moim zdaniem, jakieś indywidualne. Aczkolwiek czasy w ogóle wtedy były ciekawe. To się nazywało Cybernary. Tutaj nawet chyba jest okładka tego. No. Cybernary, Nick Manabat się nazywał. Nie znam go, ale nawet mi się podoba, jak na niego patrzę. Dobra, następne. Krótka akcja, Wędka z Puławik, Superman numer 46. Kupuję, mam całkiem sporą kolekcję oryginalnych Supermanów, bo bardzo uwielbiam tego bohatera i to był mój pierwszy komiks, w ogóle stałem semik, dlatego jestem na takim ciągle tripie, żeby sobie zebrać wszystkie te numery, które w Stanach wyszły z Supermanem w latach 90. Jeszcze mi sporo brakuje, ale powiem Wam, że większość tego semikowego outputu mam już pokrytego, znakomitą, plus bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, które u nas nie wyszły. Ale niektórych oczywistości mi brakuje. Jak tak wiecie sobie, kupowałem to, najpierw kupowałem to, czego w Semik nie było. No i takie czasami rzeczy jeszcze muszę sobie uzupełniać, więc fajna okładka Jerry'ego Ordway'a, bardzo miodna. Myślę, że Ordway to jest zupełnie niedoceniony dzisiaj artysta, a to jest człowiek, który zupełnie wie, co robi i dostarczał mi zawsze niesamowitych wrażeń. Świetny vibe, świetny inking, świetna konstrukcja postaci. A tutaj akurat Dan Jurgens pensiluje środek, ale Jerry Ordway jako writer i co-inker razem z Denisem Janki, który potem tuszował też Ordway'a bardzo często, a potem Johna Bogdanowa, oni tutaj wygładzają Jurgensa w ten sposób, że wygląda to nawet dosyć Ordwayowo, na przykład ta twarz tutaj. Aczkolwiek widać pewną nieporadność taką Jurgensową w tym, więc jak się tak człowiek mocno przypatrzy, no to rzeczywiście. Chociaż Ordway ma też to do siebie, że on bardzo zmienia na swoją jakby modłę te rysunki, które inkuje. Widzieliśmy to na przykład w przypadku JLA, gdzie tuszował Johna Byrna. Nawet sam Byrne się tam wkurzał, że Ordway zmienia go za dużo. Tam był jakiś beef. No i na przykład ta postać tu, albo ten Clark Kent, albo ten ziom tu, ten Morgan Edge, czy ten stary Edge, już nie pamiętam, który to był, oni mi się zawsze mylili, tam było ich trzech, ten i jeszcze ten jakiś jeden. W każdym razie, oni wyglądają, gdyby mi ktoś nie powiedział, że to Dan Jurgens, to pewnie strzeliłbym, że to Ordway, bo on tak bardzo tutaj zmiękczył to. Jurgens jest takim interesującym artystą, myślę, ale bardzo sztywnym i fajnie, że właśnie jak ktoś go tak odsztywnia trochę i ten kołek z tyłka wyjmuje mu tutaj Ordway w bardzo fajny sposób. Te postacie trochę bardziej żyją, bo tam jak przejmowali to inni inkerzy, to mimo, że robili najlepsze co mogli, tam jak Brad Breeding na przykład, to i tak czasami wyglądało to jakby było na lekkim palu, ale to dlatego, że Jurgens ma po prostu taki styl trochę. On nie za bardzo sobie radzi z dynamiką, on po prostu robi fajne pozy, ale mało dynamiczne. Dobra, dalej Epic. Słuchajcie, nie skusiłem się na Omni, dlatego że nie byłoby sensu kupować tego kredensu, bo to jest rzecz, która zbiera, Wolverine, oryginalna ta seria z lat 90., którą znamy i kochamy, numer 1.16 i potem jakiś materiał z Marvel Comics Presents 1.10 i Marvel Age Annual numer 4. No więc Marvel Comics Presents praktycznie ciągle miał Wolverina coś, i ten content to jest chyba content tak naprawdę pierwszego Omnibusa, który oczywiście miał jeszcze tam wiele innych bajerów, tak jak ta oryginalna miniseria Claremonta i Millera i tak dalej. Jeszcze jakieś tam inne rzeczy i też chyba jakiś Marvel Comics Presents, chyba Weapon X. No ale Weapon X to ja mam i w wydaniu TM Semic i mam też połowę tych oryginalnych zeszytów. Pewnie sobie kupię też jakiś paperback tego, więc nie miałem jakiegoś ciśnienia, żeby kupować ten pierwszy Omnibus i drugiego też nie kupię, bo jest następny Epic, który oddaje dokładnie content z tej serii Wolverine, tego drugiego Omnibusa. No a w Omnibusie jest tylko więcej jakichś materiałów dodatkowych, jakichś miniserii, jakichś tam, szczerze mówiąc, pierdół, które za bardzo mnie dzisiaj nie interesują. To, co mnie interesuje tutaj, to oglądać właśnie te Marvel Comics Presents Johna Buscemy. Do numeru 10 to jest spoko, ja nawet chyba numer 10 i wzwyż już potem mam, bardzo wiele tego mam, tak powiedzmy w kratkę połowę tego, co tam wychodziło później.
to, co mi się bardziej podobało, gdzieś tam przebierałem i kupowałem. Szkoda, z dzisiejszej perspektywy, szkoda, że nie kupiłem więcej, jak tam miałem dosyć okazję grzebać po tych wszystkich różnych wyprzedażach i tak dalej, kiedyś w Stanach. No, ale tutaj niesamowity ten, no, John Buscema, tuszowany przez Klausa Janssona w tym wypadku, tak mi się wzrokowo wydaje, ale jest niemożliwe, żebym się mylił, bo to jest unmistakable. To są takie świetne rzeczy, no zobaczcie, nawet te kolory, mimo tego papieru kredowego, siedzą tak fajnie na tym, to jest super. Ajajaj, już ostrzę sobie zęby na ten następny, tam trochę będzie Johna Byrna, trochę tam innych ziomów i tak dalej, ale nawet te historie z Marvel Comics Presents, jak rysuje je John Buscema, to What's Not To Like, to jest świetne, to jest bardzo szkicowe, ale niesamowicie miodne, aż wpadam w zachwyt. Piękne kobiety rysuje John Buscema zawsze. Niesamowita rzecz dla mnie, bo ja tego Wolverina tak nie znam super, tych pierwszych serii. Potem oczywiście już przechodzimy do tych pierwszych odcinków regularnej serii i tu jest też Jansson trochę, potem będzie trochę jakichś innych linkerów, chyba Al Williamson też na niektórych mi się tak wydaje będzie, ale zabijcie mnie, jeśli się mylę. Paru innych też fajnych, nie wiem, czy to nie jest właśnie Williamson, tak mi trochę to wygląda, ale to tak wiecie, mówię przez dosłownie pierwsze wrażenie, jakie widzę. Ale tak mi trochę wygląda to na Williamsona, ale to mówię zupełnie wzrokowo. Tu jest Jansson na bank, to widać te krechy, albo ktoś przynajmniej bardzo dobrze go szanelujący, ale zobaczcie John Buscema. O, tu akurat widzę, że jest Williamson znowu, czyli znowu, może miałem rację z tym, bo to jest całkiem inna klasa, zobaczcie jak Williamson się za to bierze, to zobaczcie co tu się dzieje, Jezus Maria, jaki fajny Wolverine. To jest jeszcze lepsze niż wtedy, kiedy Buscema tuszuje sam siebie. Polecam wam Al Williamson, to jest stary koleś jeszcze pamiętający czasy EC Comics i tu warto go na niego patrzeć, to są perły, skarby, kupujcie te rzeczy tutaj dla samego delektowania się tymi rysunkami. Fajnie zreprintowane w tym epiku, tak jak mówię, jakbym był wielkim fanem Wolverina i nie chciał nic przegapić, to pewnie bym kupił Omnibusa. Ale tak to chyba sobie kupię tylko te dwa pierwsze epiki, a potem trzeci Omnibus. Trzeci Omnibus jest fajny, bo ma dalszy ciąg, dokładnie pokrywający się z dwoma pierwszymi epikami, jeżeli chodzi o tą regularną serię i wiele fajnych dodatków. Ale tak jak mówię, jakieś tam poboczne serie czy coś, to sobie, albo Weapon X, no to już tam mam, to sobie już mogę darować, nie muszę mieć tego w Omnibusie. Claremonta i Millera też mam w dwóch wydaniach, więc wiecie. No, tutaj też ciągle Al Williamson, ale zobaczcie, jakie to miodne jest, jak wspaniale tutaj rysuje te drapery, to jest te ubrania, te kobiece ruchy, te kształty, to jest niesamowity miód to, co tu się dzieje. Od razu, wiecie co, pobierzę za chwilę i kupię po prostu dziś wieczorem jeszcze ten drugi tom, bo tam już nie będzie co prawda za dużo Buscemy, ale tak, żeby mieć jako taki completist. Ale świetny ten. Ta czerwień tego słońca, czy cokolwiek to jest, przypomina mi trochę ostatnią okładkę Kelly'ego Jonesa do serii Batman and Joker The Deadly Duo Marka Silvestriego. Też była taka ostra czerwień tam użyta. Bardzo ciekawy zabieg, bardzo rzadki w komiksach, aczkolwiek taki szczęśliwy bardzo przypadek tu. Pewnie też poniekąd wynikający z właściwości papieru, na którym ten reprint jest wykonany. Ale świetnie tutaj Buscema. Potem Buscema będzie tuszował sam siebie i on robi to tu. 99,9% te kropeczki, to jest unmistakable, ja to widzę od razu, to jest jak sobie zajrzymy, ciekawe tu. Tak, John Buscema artist, zobaczcie, to jest może nieco mniej takie sexy pod kątem jakiegoś line worku czy coś, ale to jest mega, mega poprawne. Nie, źle powiedziałem, to jest bardzo sexy, to jest może mniej takie rzucające się w oczy jak ten kunszt Williamsona. No, wolałbym Williamsona, szczerze mówiąc, bo to jest mistrz nad mistrze, ale i Buscema to jest mistrz nad mistrze i zobaczcie, trzasnąć takie sceny tutaj, to jest niesamowite po prostu. To jest powyżej wszelkiej krytyki, John Buscema ma u mnie miejsce naprawdę, przynajmniej w pierwszej dziesiątce moich ulubionych komiksowych twórców. To jakby Gene Colan to rysował. To jest Gene Colan na bank. Przyznam wam, że nie wertowałem jeszcze tego. Ciekawe, kto to jest. Nie widzę tutaj tych. Tak, art Gene Colan. To widać, bo Colan ma taki bardzo specyficzny styl. Jak nie znacie, to poznajcie, ale pewnie znacie. No, też go bardzo lubię. Nie tak jak Buscema, myślę, że to nie jest jednak ta klasa, ale też jest ilustrator wybitny. Albo inaczej powiem, nie trafia tak bardzo w moje gusty jak Buscema. Buscema jest ciężki, ale zobaczcie tu, Colan też absolutnie wie co robi, to jest oczywiście też ta stara klasa. Tutaj wydaje mi się powrót do Buscemy, po portkach poznaję, kurczę, to jest na bank Buscema. I to nie wiem, czy to jest Jans, to jakby Sienkiewicz czy coś. Tak, to jest John Buscema i Bill Sienkiewicz. Patrzcie. I nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że on tuszował tę serię z Wolverinem. Gdzieś już widziałem Buscemę w tuszu Sienkiewicza, ale nie potrafię w tej chwili sobie zogniskować, gdzie.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tej serii nie znam. Nie mam tych oryginalnych numerów w serii Wolverine. Ale fajnie to wygląda, bardzo jansonowsko. W pierwszej chwili pomyślałem, że to Jansson, a to jednak Sienkiewicz. No ale Buscemę to trudno spierdzielić, to tam nawet gdyby to dziecko z pisakiem weszło na to, to nie zepsuje tak dobrych rysunków. Tu trochę reprodukcja siada w jakichś paru issues chyba. No szkoda, że jest już nieco gorzej. Takie widocznie jakieś materiały źródłowe. Czasami to się zdarza w tych epikach. No ale super. Ostrzę sobie zęby na ten następny epik, bo moim zdaniem warto się temu przyjrzeć. No nie wiem, kiedy będę miał czas, żeby przeczytać te Bad Boye, ale powiem wam, że te piękne rysunki Johna Buscemy przez cały ten tom się przewijające, to jest coś, co absolutne, to jest absolutne must have, jakie wszyscy musimy mieć na swojej półce i zabijcie mnie, jeśli nie mam tutaj racji, no ale mam, bo Buscema to jest coś, co jest klasą samą dla siebie. To jest świetna rzecz. Dobra, na sam koniec jeszcze parę numerów Uncanny X-Men, ciekawostek. Tak jak mówiłem, wzięło mnie trochę ostatnio na te Uncanny X-Men i tu kupiłem ten. Ktoś miał na sprzedaż na Allegro, słuchajcie, parę numerów, tak jakby ktoś miał kolekcję Jima Lee z tych Uncanny X-Men i wszystkie te, których nie rysował Jim Lee albo jakieś takie mniej ciekawe wystawił, no to kupiłem. Nie były jakoś drogie, mega, więc sobie wziąłem. I to jest, ciekawostkę trafiłem, bo to jest rysowane przez Roba Liefelda, no co chyba widać trochę po okładce, ale to jest ciekawe, bo tuszuje to Dan Green. I wygląda to przyzwoicie, zobaczcie, ten stary kolor. Moim zdaniem to jest, robi wrażenie i ja wam powiem, że zabijcie mnie, ale ja Liefelda lubię, ja go nawet uwielbiam. Ja sobie nawet zastanawiam się, czy nie kupię sobie jego omnibusa, tego Marvel by Rob Liefeld, bo ja po prostu lubię jego zajawki. Zupełnie nie pod kątem rysowniczym mi odpowiada, bo to nie to. Ja sobie zdaję sprawę, jak bardzo warsztatowe braki u niego widać. Ale ja go po prostu lubię z sentymentu i tyle. On, jego kreska ma w sobie coś fascynującego i myślę, że te pierwsze jego wprawki, właśnie jedna z nich jest tutaj, to są najciekawsze rzeczy, jakie on zrobił. Ja bardzo żałuję, że on zmienił potem bardzo swój styl tuszowania. Nawet, że tutaj nie tuszuje sam siebie. Dan Green jest spoko, on jest kompetentnym mega ziomem, ale ten pierwotny styl i inking Roba Liefelda z New Mutants, a potem z X-Force, a potem z początkowych numerów Young Blood, to jest coś, co mi zawsze sprawiało niesamowitą rozkosz. I to mi trochę przypomina rzecz, która u nas wyszła z Time and Time Again. Ostatni numer był w Supermanie, też taki ziom był. Bardzo podobny z takimi zębami. Ciekawe, kto od kogo zerżnął tutaj. Fajne trochę podpada. Ta mieszanka tego Liefelda i Greena daje trochę taki vibe, jakby to był Eric Larsen. Fajnie to wygląda, o tak jak tutaj, nie? Fajnie, ale fajnie to wygląda. Myślę, że nieźle. Ja lubię, no słuchajcie, lubię Liefelda i to jest taka ciekawostka właśnie, to Uncanny X-Men jego. Tutaj następne, okładka Jima Lee, numer 260. Tak jak mówię, okładki robił Jim Lee, ale jeszcze nie rysował w środku. Ale mamy Mark Silvestri i nie znam tych numerów. To nie było chyba wydane przez TM Semik, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale Silvestri wie, co robi tutaj. Świetna rzecz. Bardzo ładny body language. Jakby nie było. O, to świetne rzeczy, nie? Naprawdę. I Silvestri, no, świetny rysownik już od samego początku. Nawet jak wtedy, jak on zaczynał w tej serii, to nie był Savage Sword of Conan, tylko to był Conan the King, albo King Conan, już nie pamiętam. Ale to, tam też warto sobie spojrzeć. Tam też Silvestri bardzo fajnie szaneluje Johna właśnie Buscemę. Fajny numer. Chris Claremont, no... Na tym, na scenariuszu i też Dan Green tutaj jest na inkingu. Ciekawe, fajne takie. Jakoś sobie nie zogniskowałem, przewertowałem to jakiś czas temu, jak to kupiłem, bo nawet nie sprawdzałem, kto to rysuje, wziąłem po okładkach. Ale fajnie, że to się akurat strafił mi Silvestri. Silvestri jest zawsze na propsie. Dobra, dalej mamy Uncanny X-Men 262 i to jest Dyer, Kieron Dyer, przybrany syn przez jakiś czas przynajmniej Johna Byrna. Kompetentny rysownik i tym bardziej, że Rubinstein jest tutaj na inkingu. Rubinsteina kiedyś miałem okazję krótko widzieć, chwilę z nim tam tylko pogadać, podpisał coś dla mnie uprzejmościowo, ale też bardzo fajny ziom. Nie no, całkiem spoko się to prezentuje. On był u nas kiedyś w Supermanie, rysował fragment serii Blackout. Jak ktoś jest ciekaw. To nie jest nic jakiegoś niezwykłego, ale to też nie jest nic niekompetentnego, tak bym powiedział. Myślę, że to jest taki jakby pierwszorzędny z drugorzędnych, tak bym go nazwał. Taki jak ci, jak Ateńczycy w 300, w filmie 300, w komiksie 300. They do their part. No to właśnie ten
ten ziom does his part, tak samo. I tyle. I może nie jest to jakieś rewelacyjne, ale też nie ma tu na co za bardzo narzekać. Także fajne. Okładka też spoko. Lubię te stare Uncanny X-Men. Tak mnie, wiecie, jakoś wzięło. Nigdy nie zbierałem tych Uncanny X-Men jakoś namiętnie. Miałem jakieś randomowe issues, ale wzrokowo wiedziałem, że tych na pewno nie mam. Jim Lee na okładce znowu. Beast, Mike Collins i Joseph Rubinstein. Collinsa nie znam, przyznam ze wstydem. Nie kojarzy mi się z niczym. Coś, znaczy, coś mi się kojarzy, ale z niczym konkretnym. Taki jakiś fill-in issue pewnie, o jakich wiele. Nie za bardzo o czym będzie pisać do domu, ale no właśnie ktoś się pozbywał, to sobie wziąłem, bo nie miałem. Fajny, solidny inking, trochę a la Bob Layton czy coś. Ten Rubinstein tutaj daje czadu. No, bardzo lubię Rubinsteina, on potrafi naprawdę fajnie wyrzeźbić. No nie wtedy jak tuszuje McFarlana, co mu się tam trochę zdarzyło musnąć w The Amazing Spider-Man. To już trochę perwa była wtedy, ale jak tuszuje innych takich artystów bardziej po bożemu, to fajnie to wygląda. Mam bardzo, bardzo na propsie. Myślę, że nieźle. Myślę, że to jakoś tak zapamiętałem to gorzej, jak to tam przeglądałem parę dni temu, co to ja kupiłem. Tutaj Bill Jaska, czy Jaska i też Rubinstein. Jaski nie znam, ale fajnie to wygląda. O, fajne kolorki. Zobaczcie, o, tutaj niezłe takie to wejście tego kosmiczne. Można się trochę zainspirować. Potem już wygląda chyba trochę słabiej, ale też interesująco. Trochę jak ci nowi. Trochę jakby Chris Samney czy coś, takie te postacie, trochę takie plastyczne, gładkie są. Coś innego, kompetentny rysownik, może styl nie taki, który od razu by do mnie przemówił, ale im bardziej teraz na to patrzę, tym bardziej mi się podoba. Warto poznawać coś nowego i się gdzieś tam inspirować, podpatrywać nowe style. Może nie jest to coś, co wtedy czytelnikom by pasowało, tak jak Jim Lee i inni. Myślę, że wtedy było to bardziej jako taki fill-in właśnie artist czy coś. Ale bardzo kompetentny. Widać, że nie jedzie kopiując innych, tylko że próbuje mieć swój styl, że ma swój styl i że ma swój własny sposób rysowania pewnych rzeczy, o których nie widzę u innych rysowników. Widać, że to jest kompetentny rysownik, który gdzieś tam w tym jest albo wykształcony, albo bardzo wyćwiczony po prostu, bo to mimo pewnej takiej może powszedniości, no nie chciałbym tak może powiedzieć za twardo, ale mimo takiej pewnej przyziemności, o, która bije z jego stylu, no nie ma tu jakichś mega shotów takich jak Jim Lee czy coś, to jest tu pewna kompetencja, której z kolei nie widzę u tych ziomów, których właśnie znamy z Image i tak dalej, więc jest tu pewna taka przyziemna kompetencja, a to jest niejednokrotnie trudniejsze niż te takie flashy ilustracje, które robi właśnie Lee i inni. Także nie, całkiem spoko. Nie znałem tego Juski czy Jaski, ale całkiem mi się tutaj spodobał. Okej, okay, tu mam ten Song's End. Uzupełniałem sobie Executioner Song. Brakuje mi tylko dwóch oryginalnych zeszytów, żeby mieć całe Executioner Song w oryginałach. I tu jest Brandon Peterson oczywiście. I znowu Panosian. I Peterson to był klon tych Jimów Lee wszystkich. On tam oczywiście wtedy rysował też całą tą sagę w Uncanny X-Men oryginalną, Executioner's Song. No a tu jest jakiś epilog. No to też sobie wziąłem, no bo przecież jak mam całą sagę zebraną, to muszę też mieć epilog. Słuchajcie, idzie do mnie też Maximum Carnage Trade Paperback, ten epic. Czy jakiś Carnage Epic, który zawiera sagę Maximum Carnage. Myślałem, że ją pokażę dzisiaj, ale jeszcze jest pending, jeszcze paczkomat nie został wystawiony do mojego odbioru, więc trudno. Musimy obyć się bez tego, pokażę następnym razem, ale ostrzę sobie na to zęby, bo uwielbiam Maximum Carnage. Jest to szalona saga mojego dzieciństwa, no to dlaczego miałbym jej nie kochać, słuchajcie. Fajna rzecz ten Executioner's Song też. Co prawda nie czytałem 20 lat, ale zapamiętałem ją jako całkiem cool. Tutaj słuchajcie, last but not least, hologram, zniszczony trochę, co prawda, nadszarpnięty zębem czasu, X-Factor numer 92, Fatal Attractions, to jest też coś, co bym chciał mieć w oryginale, ale trudno to było zawsze zdobyć, to było zawsze rozchwytywane, a zobaczyłem, że jest jakiś losowy X-Factor, to sobie wziąłem, tu chyba Quesada rysuje, jeśli się nie mylę, ale zaraz sobie zobaczymy. Ja wam powiem, że ja Quesady nigdy za bardzo nie kupowałem. Tak, tu jest Penciler Coplotter i potem Al Milgrom na tuszu. Al Milgrom tuszował też Jaya Lee i ten trochę inking może wam przypominać inking Jaya Lee, jak się przypatrzycie. Są tu pewne takie
machnięcia pędzelka, pewne takie ruchy i indywidualne cechy tego Inkingu, które przypominają to, co on robił wtedy właśnie z J.M. Lee podczas Executioner Song. No ale w każdym razie Quesada jest bardzo kompetentny, ale moim zdaniem nie jest wyjątkowy, o tak bym to powiedział, przynajmniej dla mnie. Nigdy nie kupowałem jego takiej sławy. Jak dla mnie to jest bardziej salesman niż artysta. On wie, co się sprzedaje i to robi, ale tu moim zdaniem gdzieś tam brakowało zawsze trochę serca w tych rysunkach. Takie miałem wrażenie, że ten Quesada był takim trochę sztucznie wypromowanym tworem. Może to trochę harsh, poprawcie mnie, jeśli tam macie inne wrażenia, dajcie znać. Tutaj to fajnie działa, no nie powiem, że mi się nie podoba, nie? Nie jest złe, ale to nie jest nic takiego, co bym stawiał wtedy jako szczyl, a nawet dzisiaj z tymi chłopcami z Image. Nie widzę tu, żeby to było aż tak atrakcyjne jak oni. Więc to był taki, no, jeszcze jeden przyzwoity rysownik, ale nic więcej dla mnie wtedy. No, ale tak jak mówię, to Fatal Attractions to sobie muszę zebrać, też w oryginale, bo mam to tylko w tym, co wyszło w TM Semic, we fragmentach, a to jest coś takiego, co, nie wiem, dzisiaj z jakiegoś dziwacznego powodu bierze mnie na X-Men z lat 90. No i choć w łeb sobie, panie strzel, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Hologram jest, ale naprawdę bardzo, bardzo zniszczony. No, ale trudno, przynajmniej trochę widać tego, kto to tam Haywok jest chyba, któryś tam wypręża. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy. Oby coś z tego Was też zainspirowało, albo gdzieś tam mam nadzieję, że poruszyłem jakąś strunę wspomnień, albo coś podobnego, co miejmy nadzieję sprawi Wam odrobinę przyjemności. Słuchajcie, pamiętajcie też, żeby zajrzeć na moje własne komiksy. Ja też rysuję, jestem autorem między innymi tego Bad Boya, który się nazywa Kocia Planeta. Ponad 60 stron, stereo i w kolorze. W takim vibe'ie bardzo europejskim starałem się go zrobić. Format jest A4, czyli nietypowy dla moich komiksów. I tyle. Zapraszam serdecznie do mojej grupy facebookowej, która się nazywa Jakub Martewicz Art. I tam znajdziecie szczegóły, przypięte posty, jak zdobyć tego Bad Boya. On jest jeszcze ciągle dostępny. Serdecznie zapraszam. Pracowałem nad nim kilka lat i myślę, że nieprędko ukaże się następny tom przygód Jana Banama, o którym opowiada ten komiks. Także spójrzcie sobie na to. Jedna z moich ostatnich rzeczy. Dzięki Wam wielkie za tę nawijkę, dziękuję Wam w ogóle, że trwacie przy programie, dawajcie zawsze znać, polubcie, zasubskrybujcie, skomentujcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, bo to zawsze coś daje, zawsze bardzo chętnie trochę pogadać. No i trzymajcie się, do następnej nawijki, miłych zakupów!